Witajcie pasjonaci w kolejnym filmie. Sprawdzajcie teraz nazwę kanału, bo jesteście na tym właściwym. Tak, są to Pasjonaci w Dechę. Niektórzy z Was zapewnie mnie nie znają jeszcze i zastanawiają się, skąd się tu wziąłem. Więc najpierw się przedstawię. Jestem Mariusz. Podobnie jak Wy, jestem wielkim pasjonatem pracy z drewnem. A to, że dziś tutaj jestem na tym kanale, to jest wina Adama. Więc później wszystkie skargi, żale proszę kierować do niego. Skoro już wiecie, kim jestem i co tu robię, to czas powiedzieć, co zrobią. Nadeszła jesień, a zima i okres prezentów świątecznych szybko się zbliżają. Więc już postanowiłem zacząć uzbrajać się w nie, żeby później nimi obdarowywać najbliższych. Jednym z takich łatwych i szybkich do zrobienia prezentów jest półka na wino. Każdy praktycznie jakieś wino w domu posiada, więc półka na pewno mu się przyda. Zapraszam na film. Zobaczcie, jak szybko i łatwo, w prosty sposób zrobić elegancką półkę na wino. Ja swoje dwie deski już mam przygotowane. Są przeheblowane, przestrugane. Nie mają tej samej grubości, bo nie ma to aż tak dużego znaczenia. Jedna będzie po prostu przylegała do ściany, druga będzie w ten sposób. Także tutaj grubość, czy jest ta sama, czy milimetr w tą, czy w tą, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale najważniejsze w tym całym wszystkim projekcie jest to, aby teraz wywiercić 5 otworów dokładnie pod tym samym kątem. Ja nie mam tutaj najmniejszego problemu z tym, gdyż skorzystam z wiertarki stołowej. Pochylę sobie blat pod odpowiednim kątem i wszystkie otwory będą nawiercone pod tym samym kątem. Ale co zrobić, gdy nie mamy wiertarki stołowej? Gdy dysponujemy tylko wkrętarką lub wiertarką ręczną. Jak wywiercić 5 otworów o tym samym kącie, żeby później wszystkie butelki wisiały równolegle do siebie. Tutaj najmniejszy błąd, najmniejsza różnica, 1 stopień i już butelki będą no po prostu krzywo wisiały, nie będą równoległe do siebie. Zobaczcie, jak to zrobić zwykłymi narzędziami. To znaczy zwykłymi narzędziami, bez użycia wiertarki stołowej. Potrzebujemy deseczkę. Ja teraz przestawię kamerę, żebyście lepiej widzieli. Dobra, kamera stoi na swoim miejscu. Mamy teraz, słuchajcie, deseczkę. I na tej deseczce musimy, ona będzie nam służyła później jako szablon, musimy wywiercić 1 otwór. Czy on będzie, słuchajcie, pod kątem, nie wiem, no 43 stopni, 45, 47, to jest też, słuchajcie, najmniejsze nasze zmartwienie. Z tego względu, że przecież nikt nie będzie z kątomierzem chodził, sprawdzał nam później, czy półka wisi idealnie pod kątem 45 stopni. Ale muszą być ten otwór, słuchajcie, w tym szablonie wywiercony jak najbardziej wzdłuż tej linii, wzdłuż deski. Po to, żeby właśnie później wszystkie butelki, które będziemy mieli od tego szablonu wywiercone, żeby po prostu nie przechylały nam się do przodu czy do tyłu, opierały o ścianę. Teraz dla ułatwienia możemy sobie, nie wiem, kawałek deski ściętej pod kątem, czy jakiś kątownik ustawić. I najważniejsze jest, żebyśmy pierwszy otwór wywiercili pod tym kątem, który chcemy. I pamiętajcie o przechyle wiertarki w tą czy w tą. Jak najbardziej trzymamy ją w pionie, po to, żeby właśnie otwór szedł idealnie wzdłuż długości deski. Gdy wywiercimy już tak otwór 1, tutaj już ja mam wywiercone, jest wywiercony otworek. I ten otwór w tej chwili będzie służył nam jako szablon. Czyli bierzemy deskę, musimy znowu troszkę obniżyć, bierzemy deskę, przykładamy z nawierconym otworem nasz szablon. Jedno na drugie ustawiamy, łapiemy to dwoma ściskami i nie ma, słuchajcie, czegoś takiego, że przytrzymamy ręką. To musi być naprawdę idealnie zrobione, idealnie wywiercone. To nie może nam się przesunąć nawet o milimetr. I w momencie, kiedy mamy już to złapane ściskami, przez ten otwór wiercimy kolejny. Jak wywiercimy ten otwór, przesuwamy szablon o żądaną długość, wiercimy kolejny otwór. Znowu o tą samą długość przesuwamy, wiercimy trzeci, kolejny otwór. I w ten sposób, słuchajcie, wszystkie otwory będą nawiercone pod tym samym kątem, tak jak w przypadku, gdy się to robi na wiertarce stołowej. Zwróćcie uwagę, że nawet posiadając wiertarkę stołową, to też nie jest takie proste, że sobie położymy deskę, tak, i zrobimy jeden otwór, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I wszystkie będą idealnie równe. W tym celu też musiałem zrobić sobie małą taką przykładnicę, czyli deskę, plus listwę z tyłu, o którą będę zapierał moją deskę, w której będę wiercił otwory. Całość przymocowałem do oryginalnego stolika za pomocą ścisków. No plus dwa ściski, które będą trzymać deskę, aby mi się nie przesuwała w trakcie jeżdżenia. No i w ten sposób dopiero jestem w stanie osiągnąć też 5 równych otworów pod tym samym kątem, czyli osiągnąć powtarzalność w wierceniu. Wcale nie jest to takie szybkie i proste, jakby się mogło tylko wydawać. No to co? Wiercimy! Jakież moje rozczarowanie, że nie przewierciło na wylot. Skończy się tym, że ponawiercam na stołowej ile mogę i tak będę musiał kończyć na wiertarce ręcznej. No nic, przesuwam o kolejny otwór. Namęczyłem się trochę przy tym wierceniu i jak widzieliście, jeszcze nie wszystkie udało mi się przewiercić do końca. Jeszcze muszę coś z tym zrobić. Przy wierceniu ostatniego otworu wpadłem na pomysł, żeby wywiercając maksymalnie wyłączyć wiertarkę, obniżyć wiertło o pół centymetra i przewiercić do końca. Myślałem, że będzie to genialny sposób, który po prostu ułatwi mi możliwość przewiercenia tego na wylot. Niestety okazało się, że słuchajcie, no niestety no, tym wiertłem to było maksymalnie co mogłem wywiercić. Z tego względu, że kołek, który pozostawał po wywierceniu, dochodził po prostu już do końca i te wiertło już nie było w stanie głębiej wywiercić pod tym kątem. Gdybym zrobił to na próbę na jakimś odpadkowym materiale, to by mi to wyszło od razu przy pierwszym otworze i prawdopodobnie zmniejszyłbym kąt nachylenia jakieś 2 stopnie, co pozwoliłoby mi bez żadnego problemu tym wiertłem przewiercić to na wylot. A w związku z tym, że no nie wiem, nie wpadłem na to, żeby po prostu na próbę na jakiejś odpadkowej desce sprawdzić to, tylko od razu zacząłem robić to na materiale, który ma być wykorzystany. No cóż, teraz będę musiał się męczyć, żeby to wydłubać. Wiem już też, że ręczną wiertarką tego nie przewiercę. Z tego względu, że mówię, no już to jest maksymalna wysokość tego wiertła, które może wziąć. Także no cóż, biorę dłuto do ręki, młotek i będę wybijał te kołki, a resztę po prostu oszlifuję. kołki. Teraz zostało zaokrąglić dwa rogi, całość wyszlifować, połączyć ze sobą i zabezpieczyć. Lecimy dalej. Mam zaznaczone już miejsca, w których muszę uciąć, ale przydałoby się jeszcze zaokrąglić rogi. A wiecie, od czego ja rysuję zaokrąglenia rogów? Przydaje się, nie tylko do picia kawy. Zaokrąglenia narysowane, kubek pusty. Idę po kawę. Na razie. Tylna część naszej półki może być kompletnie równa, płaska, tak jak ta deska. Ja sobie natomiast ubzdurałem, że nadam jej kształt, żeby nie była prosta, żeby była też jakąś ozdobą. Zastanawiałem się chwilę nad jakim kształtem, jak pofalować jej na prawą i lewą część, tak żeby nie była to prosta linia. I zastanawiałem się, jakich zaokrągleń, jak to zrobić, i wpadłem na pomysł, że mam jeszcze takie stare sztachety, które zostały mi kiedyś, jak robiłem jeszcze płot, ogrodzenie, i bardzo podoba mi się ten kształt, więc stwierdziłem, że po prostu go skopiuję, nanosząc go na tą nową deskę. Tutaj też jakiejś dużej filozofii nie będę się bawił w odrysowywanie. Chociaż no, każdy zależy jaki ma sprzęt, tak? Można odrysować, można wyciąć to wyżynarką, można to wyciąć piłą taśmową. Ja nie będę się tutaj bawił. Przykręcę po prostu, tutaj mam dwa kawałki, które i tak będę odcinał, więc mój szablon przywiercę po prostu, przykręcę na wkręty i za pomocą frezu kopiującego z łożyskiem wyfrezuję taki kształt, jaki będzie mi pasował. Lecimy dalej. tak macie, że czasami przychodzi taki dzień, że najprostszy projekt, tu miało być tylko 2 deseczki, 5 otworów i miała być z tego gotowa półka, a po prostu ten projekt mnie już zaczyna powoli przerastać. Najpierw widzieliście zmagania z wycięciem otworów. Wcale nie było to takie proste, jak sobie zaplanowałem, że położę na wiertarkę, pak, pak i 5 otworów będzie z głowy. Troszkę zabawy z tym było. Kolejna rzecz, która mnie po prostu teraz przerasta, to jest w momencie, gdy na frezarce kopiowałem kształt od sztachety. Wy już tego nie widzieliście, bo już kamerę miałem wyłączoną. Było już to pod koniec frezowania. Frezowałem z włosem, ze słojami. Ciut za mocno, chwila nieuwagi, ciut za mocno wszedłem materiałem w frez. Frez wyrwał kawałek drewna. Oczywiście tutaj nic nie widać, bo to już zostało zeszlifowane i tak dalej. Żadnej ujmy na materiale nie ma. Ale frez zaczął mi nierówno chodzić, zaczął wibrować. Myślałem, że poszedł tylko frez, jest dość długi, także tani, jeszcze taki marketowy, kosztował chyba, nie wiem, około 10 zł, także na pewno nie jest najlepszej jakości. Byłem pewien, że wykrzywił się po prostu. Jak się okazało, frez jest w porządku. Uszkodziło się wrzeciono w frezarce. Także... nie wiem, no 5 minut muszę sobie zrobić przerwy, usiąść, przemyśleć i na pewno się nie poddawać, brać się dalej do roboty. To jest jak jazda na rowerze, jak spadniesz, to trzeba po prostu wstać, otrzepać się, wsiąść na niego i jechać dalej. I tak samo jest z dłubaniem w drewnie. Nie zawsze będzie Wam wszystko wychodziło. Czasami najprostsze projekty będą Wam dawały nieźle w kość. Narzędzia będą się psuły, to jest normalna sprawa, nie poddajemy się. Idziemy dalej, kończymy projekt i zabieramy się za nowy. Na tym to polega. Nie poddawać się, pamiętajcie. I niestety, żeby zaokrąglić, już nie będę robił tego na frezarce zamontowanej pod blatem, tylko po prostu druga frezarka, ręcznie na stole, 2 ściski i frezujemy zaokrąglenia. Nie poddajemy się, pamiętajcie. Widzieliście przed chwilą, w desce jest skaza, wada. Jest otwór po sęku, kawałek sęka po prostu wypadł. Jak sobie teraz poradzić z takim otworem? Sposobów jest kilka. Można użyć szpachlówki. Można też wymieszać klej do drewna z trocinami, z opiłkami ze szlifowania. Ale niestety obydwa te sposoby będą... no, nie dość, że słabo wyglądać, to myślę, że po jakimś czasie szpachlówka może też wypaść. Co zrobić? Najlepiej by było zalać to żywicą. Co zrobić, gdy nie mamy żywicy? Z każdego pierwszego, lepszego sklepu jakiegoś budowlanego, marketu jakiegoś, kupić zwykły klej epoksydowy, dwuskładnikowy. Ja mam tutaj u siebie w takich większych już pojemniczkach, bo tak często mi się przydaje, że już po prostu kupuję w większych opakowaniach, ale kiedyś kupowałem w zwykłym sklepie jak to Adam mawia, z makaronem i z musztardą. Takie małe w strzykawkach, takie dwuskładnikowe są. One coś koło 6 zł kosztowały. I zwykły taki klej w zupełności wystarczy, żeby taką dziurkę małą zalać jak żywicą i pozostawić do wyschnięcia, później przeszlifować. Nie dość, że będzie to ładnie wyglądać, będzie to dobrze trzymać i na pewno nie wypadnie za jakiś czas. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zostało mi, słuchajcie, do zrobienia dwa otwory, które umożliwią później przykręcenie całej tej półki do ściany. Muszę to zrobić w taki sposób, że gdy będzie półka wisiała na ścianie, gdy będą tu butelki, dobrze by było, żeby otwory były za butelką. Wisząca butelka na tej półce zasłoni po prostu te wkręty i będą one też niewidoczne. I dobrze jest to zrobić teraz, przed klejeniem, bo jest łatwiejszy dostęp. Traktowałem deskę próbkami w 5 kolorach. To jest orzech jasny, tu mamy brąz węgę, palisander ciemny, dąb jasny i dąb rustrykalny. I chyba najbardziej do gustu przypadł mi dąb jasny. Ma taką najcieplejszą barwę ze wszystkich i tą właśnie bejcą potraktujemy moją półkę. Jak widzieliście przed chwilą, nałożyłem warstwę lakieru bezbarwnego. Prędzej mówiłem, że będę wykańczał woskiem, ale niestety przez małe problemy z frezarką, przez to, że musiałem zalewać żywicą dziurę po sęku, zeszło mi się z tym 3 dni, a miał być to szybki projekt jednodniowy na jedno popołudnie i miało być gotowe. Niestety za 3 godziny to musi być całkowicie suche, bo półka będzie przekazana w prezencie komuś, Także tutaj już nie mam czasu na jakieś kombinacje właśnie woskami i tak dalej. Użyłem lakieru szybkoschnącego, który po 10 minutach praktycznie jest suchy w dotyku. Przed chwilą malowałem tą stronę, w tej chwili minęło jakieś 10-15 minut. Śmiało mogę ją odwrócić, jest suche spod spodu. Przekładam na drugą stronę. Kolejna warstwa, odczekam 15 minut, kładę drugą warstwę i niestety na tym już kończę. Nie ma czasu, zostały 3 godziny do momentu wręczenia tego komuś w prezencie. Także biorę się do roboty. Okazało się, że lakier był najlepszym wyborem, jaki mogłem zrobić do szybkiego wykończenia. Minęły 2 godziny od momentu, kiedy zacząłem to pokrywać lakierem. Są nałożone 2 warstwy i jest całkowicie suchy w dotyku. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, w jaki sposób, bez zbędnych cerewieli, bez ustawiania kątów, bo ona oczywiście musi wisieć pod kątem, jak ją szybko i sprawnie przymocować do ściany. Tak, żeby się nie męczyć, nie martwić kątami. Do tego przydatna będzie mała poziomica. Ja niestety najmniejsza poziomica, jaką posiadam, to jest 1,5 metra, ale na potrzeby filmu stworzyłem taką, własnoręcznie wykonaną. I za pomocą tej poziomicy ustawimy półkę. Zaznaczamy sobie jeden otwór. Biorąc pod uwagę, tylko potrzebuję długiego bita. Długiego bita muszę sobie pożyczyć stąd. Nie chcę ryzykować krótkim bitem, żeby przypadkiem nie zarysować jeszcze świeżego lakieru. I jeśli półka ma mniej więcej wisieć pod takim kątem, przykręcamy tylko jednego bita. Jednego. Bierzemy jedną butelkę. Ustawiamy sobie tak, żeby był poziom na butelce. Możemy sobie teraz lekko regulować w jedną czy w drugą stronę. Wkładamy drugiego. I gotowe. I wiemy, że półka wisi pod odpowiednim kątem. Uzupełniamy o kolejne butelki. I nasza półka na wina jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I cóż. To już koniec na dziś. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć!